Na tej lekcji dowiesz się, jak porównujemy ułamki o tych samych mianownikach. Z poprzednich lekcji wiesz już, że ułamek zbudowany jest tak, że nad kreską ułamkową znajduje się licznik, a pod kreską ułamkową jest mianownik. Ułamki o tych samych mianownikach to na przykład 1/6 i 2/6. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Mamy dwa koła i dzielimy je na 6 części. 1/6 to jedna część koła, a 2/6 to dwie części naszego koła. Widzimy, że dwie części koła są większe od jednej części koła. Oznacza to, że ułamek 2/6 jest większy od ułamka 1/6. Zapamiętaj. Z dwóch ułamków o tych samych mianownikach ten jest większy, którego licznik jest większy. 2/6 są większe od 1/6, bo 2 jest większe od 1. Zobaczmy inny przykład. Porównajmy inne ułamki o tych samych mianownikach. Ułamki 3/4 i 2/4. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Mamy dwa koła i dzielimy je na 4 części. 3/4 to 3 części koła, a 2/4 to 2 części koła. Widzimy, że 3 części koła są większe od 2 części. Oznacza to, że ułamek 3/4 jest większy od ułamka 2/4. 3/4 są większe od 2/4, bo 3 jest większe od 2. A co powiemy o ułamkach 2/5 i 2/5? Oczywiście, są sobie równe. Przećwiczmy to jeszcze raz. Mamy ułamki 5/12 i 7/12. 5 jest mniejsze od 7. Więc ułamek 5/12 jest mniejszy od ułamka 7/12. A co powiesz o ułamkach 8/3 i 5/3? 8 jest większy od 5, zatem ułamek 8/3 jest większy od ułamka 5/3. Prawda, że proste?